Hej, dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem o tym, jak tanio podróżować, jak znajdować fajne oferty, gdzie jeździć, w jakich porach roku. I przy okazji podsumuję Wam nasz wyjazd na Cypr, tak jak prosiliście. Wziąłem ze sobą telefon, żeby mieć wgląd we wszystkie koszty i to, ile wydawaliśmy łącznie na wszystko, co tam kupowaliśmy. I zacznijmy od tego, że każde podróżowanie i poziom, w jakim podróżujecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej wydawać na wakacjach, that's okay. Pamiętajcie, że to są dla Was wspomnienia. I ja wychodzę z założenia, że na wakacjach nie powinno się oszczędzać, a tym bardziej na wspomnieniach. Więc jeżeli jest coś, co od zawsze chcieliście zrobić, typu, nie wiem, pojechać na safari albo skoczyć gdzieś ze spadochronem, do it. Do it, to jest wasze życie, więc fajnie jest mieć jakieś później wspomnienia, a nie tylko to, że musieliście oszczędzać przez cały swój wyjazd. Pierwszą kwestią będzie na pewno wybranie kierunku, w którym chcemy podróżować. Ja mam taką zasadę, że od początku listopada do końca marca staram się wyjeżdżać z Polski, wtedy uważam, że są najkorzystniejsze ceny, a pogoda w wielu miejscach jest jeszcze atrakcyjna i na pewno lepsza niż w Polsce. Dlatego jeżeli chcecie oszczędzić właśnie na lotach czy noclegach, polecałabym rozglądać się za ciepłymi kierunkami, na przykład w październiku albo w listopadzie. Ceny są zdecydowanie niższe, a nadal macie około 30 stopni, więc brzmi to całkiem przyjemnie. Dla przykładu w tamtym roku w połowie listopada byłam w Portugalii i nocleg był za około 1000 zł za tydzień. Za dwie osoby za mieszkanie z basenem. A na przykład w wakacje, jeżeli Wam zależy, polecam wybierać Azję, ponieważ wtedy jest poza sezonem i jest zdecydowanie taniej. Loty możecie wyłapać już za dosłownie mniej niż 3000, a noclegi, no to już później o tym wspomnę. Co do samych lotów, ja korzystam głównie z wyszukiwarek typu Kajak, Skyscanner, aczkolwiek te wyszukiwarki potrafią naliczać sobie dość sporą, nie nazwałabym tego marżą, ale potrafią śledzić Wasze wyszukiwania i później sugerować Wam wyższe ceny. Więc pamiętajcie, żeby za każdym razem przeglądać loty w wyszukiwarce incognito. Ewentualnie wyczyścić pliki cookies. Nie wiem, na ile to działa, bo po prostu nie sugerują Wam wyższej ceny. Natomiast moim ulubionym portalem, stroną, aplikacją do wyszukiwania lotów jest Kajak. Dzięki temu widzę, jakie kierunki w jakich datach są najtańsze, bo wtedy możecie sobie właśnie wybrać opcję zobacz najtańsze daty w przedziale od takiego dnia do takiego dnia. To jest giga cool, bo ja czasami na przykład mogę podróżować tylko od czwartku do poniedziałku, więc mogę sobie zobaczyć, kiedy te daty będą najtańsze. I nie rezerwuję nigdy przez Kajak, tylko idę bezpośrednio na przykład na stronę tanich linii lotniczych, bo jeżeli Kajak Wam sugeruje, że jest to najtańsza data, to sprawdźcie sobie w aplikacji typu Ryanair, Wizzair. Na przykład w aplikacji Sky macie taką zakładkę jak okazje i tam sobie wyszukujecie, z jakiego lotniska chcecie lecieć i pokazuje Wam na przykład najtańsze opcje. W jakich datach jest najtaniej, kiedy i gdzie. Co też jest według mnie bardzo fajne. Ostatni protip związany z lotami. Ostatnio tata mi o tym powiedział, jak szukałam lotu do Tajlandii, że strony biur lotniczych typu na przykład Itaka albo Rainbow sprzedaje loty czarterowe. Bo załóżmy sprzedali, wiecie, na przykład 30 wycieczek zorganizowanych do Tajlandii, ale zostaje im miejsce w samolocie, bo zarezerwowali całego Dreamlinera. Ja na przykład teraz jak szukałam lotu na pojutrze, to były one bezpośrednio z Katowic do Bangkoku za 2900. Następną kwestią jest zakwaterowanie. I tutaj trochę się czuję jak lumpiarz zdradzający swoje sekrety, po prostu lumpiarskie, ale zasada jest prosta. Szukacie sobie miejsca, które Was interesuje. Najpierw warto się rozejrzeć w social mediach zazwyczaj, które części miasta są bardziej spokojne, bardziej imprezowe, gdzie macie więcej atrakcji. Możecie to nawet zobaczyć na mapie w bardzo prosty sposób. Ja zazwyczaj wybieram te spokojniejsze części, nie jestem z tych imprezowych osób, więc interesują mnie miejsca, które są uznawane za po prostu takie dla starych dziadków, okej? Na przykładzie Portugalii. Ostatnio leciałam do Faro, ale nie chciałam zatrzymywać się w Faro, bo wiedziałam, że no to wiecie, no to jest po prostu takie miejsce jak Modlin przy Warszawie. A interesował mnie cały ten obszar Alcavre. Wiedziałam, że im bardziej na zachód, tym bardziej mnie to interesuje. Więc co zrobiłam? Wyszukałam sobie po prostu po mapie na Airbnb. Mapa w Airbnb to jest po prostu
Myojo. Jeżeli klikacie w bok, to Wam się zmienia od razu z lokalizacją i widzicie, czy Wam pasuje ta lokalizacja. Na Airbnb możecie także ustalić sobie przedział cenowy i pokazuje Wam tego wyszukiwania, które są w Waszym zakresie finansowym. Także takie rzeczy jak, nie wiem, czy jest Wi-Fi, oddzielne miejsce do pracy, no dla mnie to jest akurat bardzo ważne i zawsze staram się to uwzględnić. Natomiast jeżeli nie macie kasy teraz, a wiecie, że będziecie mieli możliwość zebrania pieniędzy do wyjazdu, to na Bookingu są hotele, które mają opcję zapłacić na miejscu. Ja akurat taki hotel wybrałam w Paryżu i w sumie w Polsce też, tylko wiecie co, z tym płaceniem na miejscu czasami bywa tak, że już Wam wcześniej ściąga z karty, więc to nie jest takie pewne. Polecam właśnie raczej Airbnb i sobie tutaj rezerwowanie tego, co Was directly interesuje. Jeszcze akurat w temacie Azji mogę powiedzieć, że hotels.com, jeżeli szukacie czegoś last minute, to tam są najlepsze ceny. Według mnie kolejnym must have'em jest posiadanie auta na miejscu. Auto bardzo Wam usprawnia komunikację, przemieszczanie się, nie jesteście zależni od taksówek, które zazwyczaj są bardzo drogie. Fajnym właśnie sposobem na przemieszczanie się i mobilność będzie wynajęcie auta. Ja już kilka razy wynajmowałam auto i musicie liczyć się z tym, że jeżeli macie poniżej 26 najczęściej roku życia, to dopłacacie za bycie młodym kierowcą. Ich nie obchodzi to, że na przykład ja bardzo często jeżdżę autem i mam lepsze doświadczenie niż ktoś, kto nie jeździ autem, po prostu płacicie dodatkową kwotę. Tylko też musicie doczytać dokładnie warunki wynajmu. Zazwyczaj trzeba zapłacić jakiś depozyt na miejscu. Oni Wam nie dadzą tak o auta, nawet jak za nie zapłacicie powiedzmy 500 zł za tydzień. Z protipów polecam założyć sobie kartę kredytową, tylko nie używajcie jej na zakupy. Okej, jakby... Be careful with that. Tylko po prostu do podróżowania dajecie im kartę kredytową, oni sobie ściągają tę kwotę, a później po oddaniu samochodu, jeśli wszystko jest ok, to Wam zwracają te pieniądze i nie macie żadnego debetu. My akurat teraz na Cyprze mieliśmy takie dość dziwne doświadczenie związane z wynajmowaniem auta, ponieważ wybraliśmy, nie wiem czy ona była polecana czy nie, bo szczerze mówiąc nie ja się tym zajmowałam, no ale nie musieliśmy zapłacić bardzo dużo depozytu. Mimo do płacenia ubezpieczenia dodatkowego nie mogliśmy pojechać na drugą stronę Cypru. A to też jest trochę z naszej winy, bo nie mieliśmy karty kredytowej, ale słuchajcie, ten depozyt to była kwota rzędu 1750 euro. Na szczęście udało się to jakoś rozwiązać i obeszło się bez ofiar po prostu, ale to, co się napłakałam, to moje. Podsumujemy sobie teraz nasze wydatki na Cyprze. Za lot zapłaciliśmy, z jednym bagażem 10-kilogramowym zapłaciliśmy 768,42 zł za dwie osoby, czyli po przeliczeniu wychodzi około 390 zł za osobę. Miejcie na uwadze, że to było w styczniu, więc totalnie poza sezonem. Nasze mieszkanie było pod Paphos, a lądowaliśmy w Paphos, to było takie troszeczkę mniejsze miasto, w którym mieszkali tylko i wyłącznie tacy, wiecie, miejscowi. Nasze mieszkanie miało w pełni wyposażoną kuchnię. Dosłownie nigdy się nie spotkałam z czymś tak fajnym, bo mieliśmy i airfryera, i pani hostka nam zostawiła wszystkie przyprawy, oleje, wyposażyła nam lodówkę, jakieś, wiecie, mleko, wino. Już nie pamiętam dokładnie, co było, ale ogólnie naprawdę na taki pierwszy, wiecie, na pierwsze zjedzenie czegoś było bardzo, bardzo fajnie. Zostawiła nam kawy, herbaty. No tak naprawdę wszystko, czego było nam potrzeba. Złam przy okazji na Airbnb moje wcześniejsze opłaty i mieszkanie w Portugalii płaciłam 947 zł za tydzień. Za mieszkanie na Cyprze za tydzień zapłaciłam 1274 zł i 45 groszy, więc wydaje mi się, że to też jest całkiem spoko cena. Nagrywam jak coś. Dobra. Co wiem, za samochód płaciliśmy około 700 zł za wynajem, no plus ten depozyt. Polityka wynajmu wyglądała tak, że dostajecie samochód z pełnym bakiem i musicie oddać z pełnym bakiem. My za paliwo zapłaciliśmy 250 zł, więc finalnie możemy założyć, że wynajem auta na tydzień z dodatkowymi opłatami, dodatkowym ubezpieczeniem wyniósł nas 900 zł. Co do kosztów życia, na Cyprze jest strasznie drogo. Naprawdę nie spodziewałam się tego, że będzie aż tak drogo. Wyjście na jogurt mrożony kosztowało nas 12,60 euro. Za dwie macze płaciłam 14 euro. Gyros kosztował 4,50 za jeden, a zjedliśmy 3. Musiałam też pójść do apteki i dosłownie za jedne tabletki płaciłam 10,76 euro, więc te kwoty też są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Na zakupy spożywcze wydaliśmy 820 zł na tydzień, a na restaurację 282 zł.
Tutaj napiszę Wam, ile łącznie wyniósł nas ten wyjazd za dwie osoby. Jeżeli chodzi o jedzenie podczas podróżowania, no to znacznie bardziej polecałabym na przykład śniadania i kolacje jeść w domu i zaopatrzyć się w jakieś podstawowe zakupy spożywcze w supermarketach, a starać się wychodzić i odkrywać różne smaki w restauracjach po prostu raz dziennie na jakimś obiedzie. Ja na przykład jestem zwolennikiem odkrywania miejsc poprzez kuchnię, no ale nie zawsze się da. Tutaj na przykład na Cyprze mieliśmy wszystko zamknięte przez większość naszego wyjazdu, więc no nie było to możliwe. Też pamiętajcie, że najbardziej autentyczne doświadczenia kuchni odkrywacie wtedy, kiedy nie idziecie do najbardziej turystycznego miejsca, do najbardziej polecanej restauracji na Google Maps. Zazwyczaj są to miejsca, które są dedykowane turystom. Ja powiem Wam, że z własnego doświadczenia w Azji jedliśmy w najlepszych miejscach, właśnie tam, gdzie jedzą tubylcy i tam, gdzie nie powie Wam przewodnik, że jest najlepsze jedzenie, tylko przez przypadek trafiliśmy, bo widzieliśmy dużo osób, które wyglądały na przykład na Tajów i tam naprawdę jesteście w stanie skosztować najlepszej kuchni regionalnej. Też tak sobie teraz myślę, że na przykład jakbym jechała do Włoch, to chciałabym się zatrzymać w jakimś pokoju w domu, gdzie jest jakaś, wiecie, Włoszka, która gotuje. Wydaje mi się, że to też może być fajna opcja. Natomiast nie wszystkie wyjazdy muszą być takie kosztowne jak ten nasz. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że podróżować można bardzo tanio i na pewno jest taniej niż w Polsce. W większości miejsc musicie tylko po prostu być rozważni w waszych wydatkach. Będąc tutaj z wami bardzo szczera, ja wolę wydać pieniądze na jakąś ciekawą podróż w miejsce, które mnie interesuje kulturowo. Wolę te pieniądze przeznaczyć na podróżowanie, niż na kupienie sobie kolejnej na przykład pary butów czy torebki. Też jeżeli chcecie już totalnie budżetowo podróżować, to pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobami na studiach albo przed studiami, to macie takie możliwości jak au pair, który nie wymaga od Was pojechania na rok do Stanów, tylko możecie pojechać na przykład na 3 miesiące do Włoch. Możecie też zajmować się cudzym domem. Jest coś takiego jak pet sitting, house sitting. Jest mnóstwo możliwości wyjazdu, tylko trzeba chcieć i trzeba znajdować te możliwości. Teraz na pewno bardzo popularnymi kierunkami będzie Madeira, znowu Majorka i znowu Ibiza. Na pewno Włochy w tym roku będą jeszcze bardziej popularne niż zazwyczaj, mimo że wydaje mi się, że oni nie mogą narzekać na brak popularności. Więc te miejsca polecałabym odwiedzać poza sezonem. Na TikToku mówiłam, że nie do końca podobało mi się podejście ludzi i o ile przyroda na Cyprze jest przepiękna, o tyle podejście ludzi już niekoniecznie. Słuchajcie, byłam w sklepie kupić gumę do rzucia i tak jak na przykład macie jedną długą kasę w sklepie, taką jedną długą ladę i ona jest podzielona na kilka kas, to miałam taką sytuację, że chciałam sobie kupić gumę do rzucia i położyłam po lewej stronie okienka tę gumę do rzucia, a pani sprzedawczyni spojrzała mi tak, wiecie, deadly serious in the eyes i powiedziała: proszę pani, kasa obok jest otwarta. I tak, wiecie, na mnie patrzy i ja miałam takie: no weź tę gumę, babo. Kurde, nie możesz jej przenieść. Normalnie jestem przyzwyczajona, że jeżeli kasa obok jest otwarta, a ja położę ze złej strony, no to ktoś, jakiś sprzedawca w Polsce bierze, skanuje i mówi: proszę tutaj zapłacić, a nie czeka, aż przeniesiecie 20-gramową gumę do rzucia. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania dotyczące podróżowania i wydatków, to bardzo chętnie na nie odpowiem w komentarzach i możecie też mi opowiedzieć, jakie macie plany podróżnicze na ten rok. Dziękuję Wam bardzo za bycie tutaj ze mną, za wysłuchanie moich poleceń i ja, widzimy się w kolejnym. Bye!